W Szwecji zmarła królowa. Krystian pochował ją w wyrzeźbionej z alabastru i marmuru kaplicy zamku Frederiksborg. Według ówczesnych protestanckich kanonów dwukondygnacyjne sanktuarium było wyjątkowo okazałe. Ornamenty ze złota i marmuru ozdabiają sklepienia. Ołtarz jest pełen srebrnych i pozłacanych rzeźb, przedstawiających sceny biblijne. Muzyka organowa wydobywająca się z drewnianych piszczałek wysoko na poziomie chóru koiła zmysły wiernych. Pod sklepieniem zawieszonym na wysokości 15 metrów spotykali się najświetniejsi przedstawiciele europejskich rodów panujących. Później odwiedzający grób królowej zostawiali przy nim swoje tarcze ozdobione naramiennikami. Tradycja ta przetrwała wieki. Śmierć królowej zmiękczyła serce Krystiana. Zainteresował się walką z epidemiami. Wydał edykt nakazujący wszystkim obywatelom, choć było to bardzo niewygodne, codziennie myć ręce, a także co najmniej kilka razy w tygodniu twarz i od czasu do czasu głowy. Krystian ponownie poświęcił się nieśmiertelnemu dziełu zaprawy murarskiej, kamienia i światła, zamkowi Frederiksborg. Ten apartament, znany jako Komnata Aniołów, był przeznaczony dla królewskiej matki Zofii. Po śmierci żony najsłynniejszy wdowiec Danii zaczął romansować z podziwu godnym zapałem. W 1615 roku Krystiana zachwyciła kobieta, którą uważano za zbyt nisko urodzoną dla króla. Dwór trząsł się z oburzenia, lecz dzięki niestrudzonym zabiegom jej matki, 17-letnia Kirsten Munk została narzeczoną władcy. Kontrowersyjny związek był utrzymywany w tajemnicy. Według niektórych źródeł małżeństwo zawarto we Frederiksborgu w największym sekrecie. Po zmianie stanu cywilnego znów dała o sobie znać dawna skłonność króla do uciech. Wiele z uczt odbywało się bezpośrednio nad kaplicą, w komnacie zwanej Wielką Salą. Zdobienie tego sufitu zajęło 26 artystom 7 lat ciężkiej pracy. Król postanowił uzupełnić dochody pochodzące z opłat celnych na morzu zyskami z inwestycji w handel, wytwórczość i wydobycie srebra. W okresie największej świetności Frederiksborg lśnił szybko pomnażanym bogactwem swego właściciela. Szczęście w życiu osobistym króla również wydawało się bezgraniczne. Kirsten Munk urodziła mu 12 dzieci w ciągu 13 lat. Ale to z jej przyczyny nad zamkiem zgromadziły się czarne chmury. W roku 1625 poproszono Krystiana o poprowadzenie wojny monarchii protestanckich przeciwko ich katolickim rywalom. Ten gorzki konflikt z racji czasu trwania nazwano wojną 30-letnią. Podczas walk sprytny monarcha zauważył szansę na powiększenie swojego imperium bez angażowania nieprzyjaciela z zamiedzy Szwecji.
Duńscy dowódcy, twórcy prawa doradzający królowi, gwałtownie sprzeciwiali się tej decyzji. Uparty Krystian zdegradował ich. Królewskie decyzje słuszne w dziedzinie architektury okazały się zgubne na polu walki. Zbyt mała i słaba armia duńska została wycięta w pień. Królowi udało się ujść z życiem, ale podczas ucieczki zastrzelono kolejno dwa konie, których dosiadał. Na powracającego monarchę czekała niesława. Klęska Danii załamała minioną potęgę Krystiana. A jednak wciąż nieugięty król wybił złotą monetę ozdobioną inskrypcją. W końcu słuszna sprawa zwycięża. Na króla czekało kolejne upokorzenie. Jego żona Kirsten bezwstydnie związała się z niemieckim oficerem. Co gorsza, Krystian odkrył, że biła ich dzieci, często przy użyciu ołowianej rurki. Dla króla Frederiksborg stał się karykaturą domu. W 1628 Kirsten zamknęła się w komnacie i wysłała do króla wiadomość o unieważnieniu ich małżeństwa. Krystian stwierdził, niech idzie do stu diabłów. Ale serce miał złamane. Aby upamiętnić to dramatyczne wydarzenie, polecił wykonać kamienne siedzisko z wykutą inskrypcją na pamiątkę męczeństwa, rok 1628. Zamek, który był świadkiem jego największej chwały, stał się teraz więzieniem. Duński monarcha pokazywał się publicznie pijany i kompletnie zdruzgotany przemierzał zamkowe korytarze. Rok po rozwodzie Kronborg, siedziba jego ojca, spłonęła doszczętnie. Podwajając podatki nałożone na statki handlowe, Krystian odbudował zamek, który jednak już nigdy nie odzyskał dawnej świetności. Według niektórych źródeł starzejący się władca Frederiksborga dopuszczał się niewiarygodnych czynów, odpruwał srebrne guzy od płaszczy i przetapiał cenne ozdoby ze wspaniałych komnat. Bezcenne arcydzieła przerabiał na monety, aby choć trochę odsunąć widmo bankructwa. W 1643 roku Dania była łatwym celem. Stary wróg Szwecja zaatakował. Zdziesiątkowana, źle uzbrojona i wyczerpana armia duńska została zmiażdżona. Po poddaniu się Duńczyków ich ojczyzna zaczęła się rozpadać. Krystian utracił podstawowe źródło dochodów państwa, jakim były opłaty za korzystanie z cieśniny Sund. A jednak na krótko przed śmiercią Krystian zdobył się na bohaterstwo, o czym marzył od urodzenia. W 1644 roku dowodził maleńką duńską flotą w starciu z potężną armadą szwedzką. Szwedzi zbombardowali flagowy okręt duński ponad 300 kulami. Krystian stracił oko. Jego oficerowie leżeli wokół martwi, a on stał niezwyciężony na pokładzie. To zachęciło żołnierzy do dalszej walki ze Szwedami. W tym starciu nie było jednak zwycięzcy. Dzięki królewskiej pasji tworzenia, a nie destrukcji, powstało najwspanialsze duńskie dziedzictwo. Jego siła woli, a nie imperialne zapędy, podsycają obecnie pamięć o Krystianie w sercach Duńczyków. Zapomniano już o ostatnich tragicznych latach panowania króla.
Roztaczając blask wśród lasów północnej Zelandii, szlachetny duch niepokornego króla żyje w cegłach i w spoiwie renesansowego arcydzieła, zamku Frederiksborg. Wersja polska, Studio Kompany, Warszawa. Polski tekst Marcin Geisler. Czytał Wojciech Gąsowski.